Siema, siema, jestem Riot G, to jest koniecznik z naszej serii sprawdzanie map. Dziś na celowniku mapa Piastów, dokładnie. I dziś będziemy sobie ją sprawdzać, pokażę wam co ona zawiera i jak się rozbudowała, bo to jest nic innego jak mapa Chmielinko. Ja ogólnie chciałem przeprosić z tego miejsca autora i was wszystkich, których wprowadziłem w błąd, ponieważ powiedziałem wcześniej, że ta mapa nazywa się Chmielnikowo. No, moje dopatrzenie, dyslektyk, idiota, jakkolwiek mi nazwiecie, tak będzie dobrze. Ale faktycznie pomyliłem się, mapa Chmielinko, nie Chmielnikowo, tam już poprawiłem co prawda tytuł i miniaturkę, gdzieś tam gadałem cały odcinek Chmielnikowo. W każdym razie, pamiętajcie o tym, że w opisie macie linka do ankietki, w której możecie sobie zadecydować według was, jaka ocena na tą mapę powinna przypaść wcześniej. Z tego co wiem, jest to nic innego jak rozbudowane Chmielinko właśnie, dlatego tak trochę tutaj mówię o tym, że to jest ta druga o tamtej mapie, więc jest to swego rodzaju trochę remaster tamtej mapy, może nawet remake, raczej remake, no bo to jest inna nazwa, nie, może remaster? Nie wiem jak to skategoryzować, to jest trochę ciężkie, nie? No w każdym razie zaraz sobie przeczytamy tutaj opis tej mapy, no i wam powiem co ona jeszcze zawiera, już tak jak już będziemy chodzić, nie? Więc słuchajcie, mała fikcyjna polska mapa, idealna pod siódemkę i trzydziestkę, która posiada 34 pola, dwie łąki, skup zboża, skup słomy, mleczarnie, sklep GS, samopomoc chłopska, skup drewna, handlarz zwierząt, stacja opanowania. Na mapie nie ma grywalnej gospodarki, więc jak ktoś chce, może pobrać save'a z opisu z linku poniżej. Tak napisał autor. Możecie zobaczyć i pobrać tego save'a, jakbyście tam gdzieś chcieli. Ja linku chyba wam nie wrzucę, ale jest to na portalach, także no. Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki, m.in. Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator, bo głównie w te gry się zagrywacie ostatnio, dlatego warto sobie sprawdzić najnowsze promocje, czy to w ETS-ie, czy to w Construction, bo niedługo takie season passy wychodzą, no i oczywiście Farmingu, w którym niedługo mapa zielonka. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition do FS22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Słuchajcie, przechodzimy tutaj, więc no na sam początek rzuca się w oczy nam potem ten teren, właściwie no to jest ta sama mapka, tylko po prostu przebudowana i rozbudowana. Więc naprawdę spoczko, dziękuję panie Chobry za follow na Twitchu, bardzo miło. Właśnie, wpadajcie na Twitcha, bo tam streamujemy od 17.22 od poniedziałku do piątku, także serdecznie was tam zapraszam. Dobra, no w tej mapce trochę jest więcej do sprawdzenia, bo coś tu się wydarzyło większego, także spoczko. Mamy tutaj stawik odblokowany chyba, bo wcześniej nie było. Szkoda, że to pole jest odblokowane, ale no nic. Tu jest chyba ta mleczarnia, o której mówił autor, tak jest, jest mleczarnia, jest tutaj beczka na dworze, sobie stoi taką na trawie, okej. No i tu mamy jeszcze coś takiego. Takie budyneczki, tu jest stacja właśnie wyponowania. Więc spoczko. No, wioska jak wioska. Raczej to chyba każdy widzi jak wygląda. Okej, okay. No taka, nawet w miarę zdetalowana jest, nie? O, tutaj ten asecik. Dobra, tutaj są niektóre chyba modele autora, z tego co widzę. No, niektóre są chyba, bo takie trochę prostsze, jak nie to ktoś może pomagał. Nie wiem czy autor modeluje, czy nie modeluje, ale powinien zacząć na pewno, nie? To kolejne statyki, okej. I tu jest jeszcze dróżka. Dróżka, która chyba sobie tam pędzi hen daleko, ale to nie teraz, potem wam pokażę. Może najpierw rzućmy jeszcze oko na minimapkę, dobra? Bo tak wygląda minimapka. O, tyle możemy kupić, nie? Szkoda, że nie mamy tych landów do kupienia też tutaj, no ale już tam trudno. Także tak ona się teraz się prezentuje. Na pewno troszkę większa, już lepiej wygląda ta mapa niż poprzednie Chmielinko. No, to właśnie mamy tego GS-a. Jak to bywa z AGS-em? Mamy też jakiś śmietnik taki zbudowany. Okej, okay, niechaj tak będzie. Nowy asfalt z tego co widzę został dodany, jakieś to jeszcze dróżki, ścieżki w ogóle, także fajnie. Więcej sąsiadów, więcej rzeczy. Tu mamy chyba jakiś tartaczek, jest właśnie 30. No i jakoś tak tutaj te sprawy sobie wyglądają, całkiem nie najgorzej. No, sąsiedzi widać się rozbudowali od poprzedniej wersji mapy, także okej, okay, nie jest tak źle. Skup zboża, a teraz mamy taki wjazd tutaj, a tu tak trochę ciasno jest, nie? Ciasno, ciasno, no. A i tutaj tak, taki sposób to zrobione. O, tu ciężko by było wykręcić jaką być 4. Chyba, że trigger jest zrobiony, wyciągnięty. No trochę jest wyciągnięty, no dobra, ale tu jest jakiś wyjazd stąd. A, dobra, możemy sobie jechać, no to bardzo dobrze wtedy zrobione jest.
Okej. Kolejne tu jakieś takie elementy. Widzę, że ktoś to kombinował zrobić swojego statika. Nawet to ładnie wygląda. Troszkę można by go poprawić, ale nie jest źle. Fajny pomysł ogólnie. Dobra, tu mamy znowu te pole, które mieliśmy wcześniej. I tu jest ta dróżka. Fajny teren, taki trochę pofalowany. Kolejny minus znowu do autora. Za znowu słabo zrobione zakończenie mapy. W sensie tu jest ok. Tylko żeby to jeszcze można było dojechać. I według mnie tam spokojnie można pociągnąć troszkę to dalej i sobie to można połączyć. No bo ta dróżka jest fajna, na przykład powiedzmy, nie wiem, wyjeżdżamy sobie stąd i chcemy pojechać na tamte pole, no to musimy lecieć tędy, tutaj. Aha, dobra, to jeszcze lepiej w takim razie. To musimy lecieć tędy. 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 Tutaj, tędy. Czekajcie, tędy, okej. Okay. I lecieć tędy. I tutaj. I dopiero dojrzałem na to pole, nie? Więc to słabe, jakby na przykład to odblokować gdzieś tam wcześniej, no to byłoby na pewno fajnie. Po prostu ciekawie by się grało, nie? Bo tak troszkę szkoda, że tam nie ma, nie? Tutaj ogólnie był kiedyś las, teraz widzę, że tego lasu nie ma, jest teraz taka droga zrobiona, także spoko. Co tu jeszcze mamy? Mamy dróżkę kolejną, mamy taką nową drogę zrobioną. Ona akurat fajnie wygląda, z tego co wiem, jest na taka bardzo mocno propsowana i że jest coś nowego, nowy model, także też nie wygląda najgorzej. Szkoda, że jest taka prosta, ale ogólnie dużo doszło fajnych terenów. Też mówiłem, że to pole jest fajne, szkoda, że nie jest grywalne, a nie widzę jakichś problemów, żeby zrobić po prostu to grywalne dalej, bo no jest tam, widzicie, jakbym był na przykład na zakończeniu mapy z tej strony. Aha, będę mógł jakoś wylecieć sobie stąd. Zaraz chyba się skończy ściana. Mam nadzieję, że się skończy ściana. O, jest. No, to na przykład z tej strony jakby było zakończenie o tak zrobione, to też nie wygląda to źle, co nie? Nawet ja bym powiedział, że jest spoko, więc szkoda, że tego też nie ma. A myślę, że być powinno. Co do zakończenia mapy, to też jak widzicie, takie proste jak zwykłe, takie krzaczki, czy tam jakieś po prostu górki. No i znowu się zablokowałem chyba, nie? Aha, dobra, to sobie tak, że kupimy od razu sprzęcik. Żeby wyjść stąd, bo się już zaklinowałem. Gdzieś tam w mapce. Okej, przy okazji mamy tutaj, wiemy gdzie jest sklep z maszynami, też taki fajny placek. Ale to nie wszystko, bo mamy też tutaj właśnie wyjazd z tego Piastowa, Piastów. O, to w ogóle jest fajny sposób wykorzystania siatki, takie ogrodzenia zwykłego na ogródkach. Zrobienia z niej siatki takiej na, jakby to, piłko łapaczo ochronu, nie wiem jak nazwać. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie ten daszek, nie? Ale tak to, daszek trochę zdradza, że to jest taki słupek, wiecie, zwykły, nie? Ogrodowy. To jakiś plac zabaw dla dzieciaków, okej. Okay. Nie, no ogólnie wioski wyglądają nawet ciekawie. O, fajny model estetyczny. Fajen, fajen, podoba się dla mnie. Dużo doszło też nowego tutaj, w tym miejscu. Fajnie, mamy tutaj znak, że zakręt ostry jest, tam z strony, że w drugą stronę jest zakręt ostry, znowu jest zakręt ostry. Bardzo dużo ostrych zakrętów, tutaj też jest dróżka taka, o, więc coś tam pokomitowane jest z tym. No i tu mamy zakończenie mapy, też bardzo fajne. No i tu jak widzimy, też dróżka jest w tę stronę i ona łączy się z tą drogą, dokładnie tak jest, okej. Okay. No i tam znowu mamy zakończenie, a tu mamy kolejne pola. Także, no dużo doszło, na pewno w tej mapie. Podoba mi się, jak tutaj autor bawi się tym terenem, takie troszkę lubelskie klimaty. Mamy dużo takich długich pól, więc zawsze to na plusik. I tu chyba jest to dedykowane miejsce, znaczy na pewno to jest dedykowane miejsce, bo od zrobienia własnego gospodarstwa. Tak trochę na obrzeżach, w sumie spoko, że na obrzeżach, bo wtedy mamy, nie wiem, możemy sobie gdzieś to pole wykupić, jeszcze mieć jak nam brakuje terenu i zawsze mamy trochę więcej, nie? Czy na przykład to pole kupić. Także no Piastów, ewidentnie przewaga nad Chmielnikiem. Chmielinkiem, tak. Ale wymyślił te nazwy, nie? Także no cóż, dajcie znać, co sądzicie o tej mapie, bo w sumie chyba więcej wam tu nie będę pokazywać. Oczywiście przypominam, że macie coraz dostępną do zrobienia sobie jakby to powiedzieć, ankietę. Ankietę w opisie, w której to możecie sobie zagłosować na ocenę tej mapy. Tu też minus szkoda, że nie ma takiego fajnego, wiecie, zakrętku, bo tutaj tak widzicie, że jest, no odjeżdża sobie trochę ta droga, nie? A szkoda. No to macie gwiazdkę 1 do 5, więc zagłosujcie według własnego uznania. A ja cóż, żegnam się z wami. Na pewno sprawdzę jeszcze V2. To jak coś mówię od razu, jak ktoś będzie tam pisał, że Riot jeszcze nie ocenia tej mapy tak źle, bo jeszcze jest V2. Wiem, że jest V2, ale jakby oceniam V1 i potem V2, no bo są to zwiastowe mapy, nie ma po prostu update'u, nie? Do tamtej mapy, tylko po prostu jest to nowa mapa. Także sobie też odpowiednio sprawdzimy. No i cóż,
fajny stary polski klimat map, po prostu, nie? Troszeczkę, mimo że nie zwracam uwagi na modele estetyczne, te jednak trochę są tej słabej jakości, ale... Ale nie jest jeszcze źle, nie? Nie ma tragicznie, także... dziękuję za uwagę, do kolejnych odcinków ze sprawdzeniem map, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie, pa pa.